To czy Pan może nam powiedzieć o dzieciństwo, o swoich rodzicami, gdzie Pan się urodził i kiedy? No, urodziłem się już dość dawno, bo 12 września 1947 roku w Bydgoszczy. Większość tego, co powiem, to się dowiedziałem dużo później, gdyż miałem 7 miesięcy, to moja mama popełniła samobójstwo. Było to kilka dni po aresztowaniu mojego ojca przez Urząd Bezpieczeństwa, kiedy ona poszła zanieść mu czystą bieliznę, powiedziano jej, że mu już jest ona niepotrzebna. Mama miała cyjanek jeszcze z czasów wojny jako łączniczka w oddziale Armii Krajowej, no i wykorzystała go. Przez 2 lata byłem podrzucany, jak wiem, różnym ludziom, między innymi opiekowała się mną taka niemiecka niania. Po 2 latach trafiłem do ojca brata, który tak jak i mój ojciec, a zresztą moja rodzina, pochodził z Lwowa i był aresztowany przez NKWD i wywieziony na Sybir z całą rodziną. No, tą rodzinę stracił, ale wrócił do Polski wraz z 1. Armią Wojska Polskiego. I on się ponownie ożenił i mieszkał w Gliwicach i on mnie zabrał. No i przez 6 lat mieszkałem u nich. Byłem przekonany, że on jest moim ojcem. A ciotka, a więc jego żona jest moją matką. W 1954 roku ojciec wyszedł z więzienia warunkowo. Po 6 latach i przyjechał tam z swoją nową partnerką. No i mnie zabrali, mówiąc, że to jest mój ojciec, znaczy to była prawda, ale partnerka, że to jest moja mama. I to było gdzieś, ja miałem blisko 9 lat, czyli no i wyjechałem z Gliwic, bo to był, mieszkałem w Gliwicach, wyjechałem do Warszawy, gdzie rodzice mieszkali. No. Przeprowadzili oni, bo już to teraz już wszystko wiem, sprawdziłem, adopcję i zatarto wszelkie ślady. No, miałem mamę nową, o czym oczywiście nie wiedziałem i tego, i tak początek mojego warszawskiego życia się zaczął. Ojciec się ożenił z moją macochą, jak już teraz wiem. To była jego przyjaciółka. Wcześniej pracował z nim po wojnie, gdy on był dyrektorem generalnym browarów w Polsce, siedzibą w Bydgoszczy. To było jakby Polski Północny tych browarów. A browarnictwo miał we krwi, bo przed wojną był pracował w browarach lwowskich, był szefem działu prawnego, a później jak przyszli Rosjanie, kazali załodze wybrać dyrektora, a ojciec został wybrany na dyrektora browarów. No, i do czasu, kiedy Niemcy nie zaatakowali Rosji Sowieckiej, kierował tym browarem. Także mieszkałem w Warszawie, w rodzinie no, ciekawej też, bo matki ojciec był 100% Niemcem, ale który uważał się za Polaka, a w czasie wojny był oficerem Armii Krajowej, ale jego 2 bracia byli w żandarmerii, jednego niemieckiej, i powiesili jednego po wojnie. Zresztą za to, że on nie chciał podpisać tej Volkslisty, jego syn został jednym z pierwszych transportów wieziony do Oświęcimia, z którego wyciągnął go ten mój polski dziadek, można powiedzieć, ale już był chory na gruźlicę i tuż przed powstaniem warszawskim zmarł. Miał numer bardzo bliski Bartoszewskiego, z profesora. Nawet pisałem do Bartoszewskiego, czy nie poznał go czasem, ale niestety tak było tam w pierwszym transporcie, chyba z 1500 osób, nie zetknął się z nim.
No, ale moja ta polska kuzynka, tak już teraz mówię, była, ma dokument podpisany przez Hessa nawet. Widziałem autentyczne o zwolnieniu tego jego z obozu. To podobno przez jakiegoś przyjaciela Niemca to załatwił. No ale Bartoszewski też został, jak wiecie, panie, zwolniony z, też tam, nie wiem w jaki sposób to się stało, ale teraz z Oświęcimia. No i tu skończyłem szkołę podstawową w Warszawie, skończyłem liceum ogólnokształcące i w 67 roku zacząłem studiować na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Historii. I czy pan był uszczony? Tak. Nawet mogę powiedzieć, że mam dwa akty chrztu. Bo ta ciotka, ten stryjo, on nie wiem, on chyba się wychrzcił też, jak drugi raz się ożenił. Bo tego nie wiem, ale tak myślę, bo jak on zmarł, pojechałem na jego pogrzeb, to był pogrzeb w kościele katolickim i ksiądz mówił, że to najlepszy jego, jeden z najlepszych jego parafian, więc myślę, że musiałby się wychrzcić. Natomiast u nich była, to dostałem od mojego, u miała syna i córkę, od kuzyna, dostałem od nich tą akt chrztu i tam z tego aktu chrztu wynikało właśnie, że moją matką była Matylda, a nie Halina i po prostu kto, prawdziwa matka tam była wpisana. Ale moja macocha w międzyczasie załatwiła w kościele widocznie, bo mam znalazłem po jej śmierci drugi akt chrztu, późniejszy już na jej nazwisko, jako jej imię i nazwisko jako matki. Także mogę się pochwalić, że mam dwa akty chrztu nawet. No. No. O. I ile lat pan miał, a jak był szczony pierwszy raz i ile jak był szczony drugi raz? Ja nie byłem drugi raz szczony, to były tylko papiery przesunięte, a szczony byłem, miałem chyba, tak z tego wynika, miałem 2 lata. No. Także tam nie miałem pojęcia o tym wszystkim, dopiero po latach się dowiedziałem. I czy tata też był Żydem? Tak, tata był Żydem. I tylko, że ukrywał to już później, chyba po wojnie. Nie wiem, bo ja sprawdziłem, teraz jestem historykiem wykształcenia, więc poszedłem do, wreszcie, bo już próbowałem wcześniej, 10 lat temu, przedtem już się wiedziałem cokolwiek, ale nie było uporządkowane te archiwa i nie chcieli mnie tam dopuścić, a sami jakoś nic nie znaleźli. Teraz to jest zdigitalizowane, przynajmniej część. I ja miałem rękę nie tylko przez internet, ale ja też tam wiedziałem, gdzie to jest. W tej chwili są dokumenty w Archiwum Głównym Akt Dawnych, bowiem dokumenty obywateli polskich przedwojennych z województwa lwowskiego, zarówno katolików, jak i grekokatolików, jak i wyznania mojżeszowego, są wszystkie w awangardzie, bo Niemcy tego nie zniszczyli. One są w różnym stanie, ale na ogół w niezłym stanie, dobrym stanie. Miałem w ręku, zresztą przeglądanie tych dokumentów teraz było dla mnie ogromnym przeżyciem, bo jak pani wie, przy tych teczkach są zwykle takie karteczki, gdzie się wpisuje, kto to czytał i kto to oglądał. To tam nikogo nie było napisane, bo tak jakbym grzebał w grobie. Po prostu wydaje mi się, że ci ludzie, których tam, te rodziny, które tam są pisane, czy to śluby, czy akty urodzeń, czy małżeństwa, nie żyją po prostu. To już jakby nie ma na świecie tych ludzi. I tam znalazłem i ojca, który, i ślub mojej mamy z ojcem z 32 roku, żydowski ślub. Także przed wojną, mimo że, znaczy, nie wiem czy był bardzo religijny czy nie, ale w Kanadzie wziął ślub żydowski. Siostry, akt urodzeń mojej siostry też żydowski jest. No, nie mówiąc o moich dziadkach, moich siostrach, no, babciach wszystkich tych, to
to wszystko sprawdziłem i tam ciekawe oczywiście wnioski, bo niektórzy się rodzili bez ślubu, ale myślę, że to był rabin był ważniejszy niż te rejestracje, więc tam później to nie tylko to w wielu rodzinach żydowskich tak widać z tych spisów, że to tak nie przywiązywano do tego takiej wielkiej wagi. I w domu, czy pana rodzina celebrowała święty chrześcijańskie? No ja trafiłem do rodziny chrześcijańskiej, bo dziadek, ten Niemiec, był ewangelikiem. Okay. Ale też niezbyt religijnym. Pamiętam tylko, że raz do roku, w Wielki Piątek, to jest najważniejsze święto ewangelików, to raz chodził do kościoła raz do roku. Ale już babcia była dość religijna i wiem tylko, że pamiętam to oczywiście później, dosyć do tego wszystkiego jakby wróciłem pamięcią. Pamiętam, że chodzenie do kościoła z ojcem, to ojciec zawsze znikał i zawsze go widziałem przed kościołem. I to mnie zawsze dziwiło, ale tak było. No. Także mój ojciec, trudno mi powiedzieć, ale bo nikt na temat z nim nie rozumiem, ale według mnie był człowiekiem niewierzącym. No, ale też nie było. No. I czy pan może nam powiedzieć, jak to było w szkole? Czy pana koledzy były Żydzi? Czy dzieci mówili na pan? Nie, do mnie ja w szkole nie, ja w ogóle nie miałem jakichś takich problemów. Osobiście ja wiem, że ze szkoły, bo kilka lat była w Polsce jako za mojego rocznika. Nie pamiętam, czy były 2 czy 3 lata, była obowiązkowa religia w szkole. I pamiętam z tych czasów, że jeden tylko kolega, taki pamiętam wysoki, ciemny, wychodził. Ale nikt nie zwracał na to uwagi, po prostu no, tylko jeden, no to może dlatego w ogóle z takimi sprawami się nie stykałem. Znaczy, mogę powiedzieć tylko jedno, że ja nie miałem w ogóle styczności z środowiskiem żydowskim, to można powiedzieć. I w związku, a w domu też o tym się nie mówiło. O Żydach, o zagładzie, o tym się nic nie mówiło. Jak pan był młody, czy twój ojciec coś ci powiedział o Holokaustu, o taką Znaczy ja, nie, o Holokaustie, no ja byłem zawsze, jak już, no, byłem uczniem, powiedzmy, liceum już na pewno, byłem zawsze zafascynowany historią, ja dużo czytałem. I w związku z tym to, co było w tych, no, napisane w książkach, no, to o tym wiedziałem, także o Holokauście wiedziałem oczywiście. Może nie wszystko tak jak w tamtych czasach było, bo jednak tak zwane białe plamy historii w Polsce są, bo świadczy o tym, że ja jako student historii, gdzie poszedłem z zamiłowania, bo chciałem skończyć historię, usiłowałem pierw studiować na studiach rolnych, ale nie bardzo mi to tam pasowało. To wie pani, ja na przykład o pogromie kieleckim dowiedziałem się w czasie Solidarności, kiedy już tutaj wybuchła i wychodził taki tygodnik i pamiętam, jak dziś pani profesor Kersten nazwisko napisała artykuł duży, pamiętam na całą kolumnę o tym wydarzeniu. I to dla mnie było w ogóle, oczy wywaliłem. Ja w ogóle nie miałem pojęcia. Tak samo jak nie miałem pojęcia o wielu przypadkach i sytuacjach mordowania Żydów po powrocie, jak się objawili po wojnie, chcieli odebrać swoje mieszkanie, budynek. I takich przypadkach to ja dopiero się dowiedziałem, że jak byłem dorosłym człowiekiem. Studentem, także to wynika z tego, że w Polsce no, w ogóle o tym się specjalnie się o tym nie mówiło. I tak zresztą wychowane są, tak teraz to mogę powiedzieć, wielu ludzi, którzy uważają, że to jest nieprawda i zaprzeczają takim wydarzeniom. I pan robił licencjat w historii, prawda? Nawet magister jestem. Magister.
No. Robiłem na Uniwersytecie Warszawskim, nie najgorszy wydział chyba. Był z takimi profesorami jak Samsonowicz, no, Geisztor. To byli moi profesorowie. Dużo więcej, można dużo więcej wymienić nazwisk, ale znanych profesorów z tego okresu. A i czy pan może nam powiedzieć o atmosferze przed marzec 68 roku? Ja ani mogę powiedzieć to, co pamiętam. Czy to atmosfera? No chyba tak, bo to tak prawdę mówiąc, to jako student pierwszego roku nie bardzo wiedziałem tak znowu, co się dzieje w polityce, czy o tych różnych historiach, bo to mnie nie interesowało. Jako że zostałem wybrany na starostę roku, od razu. Jeszcze tym starostem byłem przez całe 5 lat studiów. No to wszyscy, to moi koledzy uważali, że jako starosta roku to muszę wszystkim wiedzieć, co się dzieje. No nie. Pamiętam tylko to, że w pewnym momencie zaczęły się ukazywać ulotki i napisy, że jest 8 marca, będzie wiec. Było 10, zdaje się, ale nie pamiętam tego na pewno. Wiec przed Pałacem Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim. No i jak, poszedłem na ten wiec, no i z tego wiecu pamiętam, jak biegał ówczesny docent, później profesor Maciszewski, świetny historyk, ale jako człowiek to różnie go oceniają, świetny historyk XVII-wiecznej szlachty, bo on się tym specjalizował. Wiem, że jego rodzina się odcinała, bo poznałem jego rodzinę kiedyś we Francji, to źle o nim mówię. Ale to jest jakby dygresja. On latał z tubą, bo był chyba wtedy sekretarzem partii na uniwersytetu i krzyczał z tubą, że ten wiec jest zabroniony. Nikt go oczywiście nie słuchał. I wiem, że mogę pani opowiedzieć o scenach, które pamiętam z tego. Wiem, że całą, no dużo ludzi tam było. Przeszliśmy pod Pałac Kazimierzowski, jest siedziba była w tym czasie rektora i w pewnym momencie no, przyjechali jacyś i nagle się objawili jacyś ludzie, którzy naokoło otoczyli tych studentów. Wśród nich pamiętam postać chyba jakiegoś dowodzącą w płaszczu skórzanym, takim długim jakiegoś gościa. No i w pewnym momencie ktoś krzyknął, studenci siadają, myśmy siedli, a naokoło nas stali ci panowie smętni. Wszystko to bez pieka, jak się okazało. Później wyszedł, nie było wtedy, chyba był za granicą ówczesny rektor, wyszedł prorektor Rybicki, jak pamiętam. W którym później miałem kontakt, że jako dziennikarz, ale to jest inna sprawa. I też tutaj mówią, że tutaj nic, że nie ma żadnej zgody, żadnej nie ma bezpieki, no to właśnie mu pokazaliśmy. No i zaczęła się w pewnym momencie oni akcja wyciągania grupy ludzi bocznymi bramami. Jeszcze wcześniej tam wjechały autokary niby z robotnikami, no to te autokary wyjechały. No i wtedy zaczęła się już naprawdę akcja, nie weszli bocznymi tymi bramami i zaczęła się normalna bijatyka z nimi, w której mogę powiedzieć, że uczestniczyłem. Byłem na dość, wtedy byłem sportowcem i zadziorny byłem zawsze, żeśmy się tłukli z tymi, ale oni nas zepchnęli na dół, tam taka skarpa jest na uniwersytecie i tam żeśmy zwiewali stamtąd. No i tak wyglądał pierwszy dzień tych wydarzeń marcowych. Nie. Z tym, że tak, wcześniej jeszcze były, chodziły po uniwersytecie, pamiętam takie listy, które miały, które namawiano, żeby je podpisywać. To były protesty przeciwko zdjęciu dziadów ze sceny teatru. No i koledzy się podpisywali, ja pamiętam, że ja się nie podpisałem, mówiąc mojemu koledze, że to i tak pójdzie pierw do bezpieki, będą rozszyfrować, kto się podpisał. Ten kolega się podpisał, jego ojciec był wtedy wiceministrem rolnictwa. No, w tej chwili ten kolega jest profesorem, już nazwiska nie będę wymieniał. No i na drugi dzień ojciec go wezwał i powiedział, co ty się wygłupiasz, chcę, żebym ja stracił pracę,
a chcesz ci gorzej żyć w gorszych warunkach. No, więc tak to wyglądało, jak myślałem. No, ja to nie podpisałem, bo mój ojciec zawsze mówił, nic nie podpisuj. No i no, także to były, tyle wiem o dziadach, nie chodziłem na przedstawienia, wtedy mnie nie interesowały, ale to pamiętam, to wydarzenie. No. No a później kolejne dni, no było, na drugi dzień się okazało, że jest wiec na Politechnice, więc żeśmy z grupą kolegów pojechali na Politechnikę. To pamiętam, aulę Politechniki pełną studentów. Okrzyki o kłamstwach, bo tam oczywiście opisali nas jako warchołów łobuzów w gazetach. Przed Politechniką, jak pamiętam, paliliśmy te gazety i okrzyki były, że tylko Świerszczyk nie kłamie, a Świerszczyk to była taka gazetka dla dzieci. No i znowu ruszył tłum tych studentów i na placu, przed placem, właśnie przy tym, przy dzisiejszym, przy akademiku, nie wiem, chyba się nazywa, ten wysoki taki Politechniki, ten budynek dzisiaj, no tam w każdym razie obok Politechniki. W Urzędzie Jazdy Polskiej, tak? Nie wiem, tam zaraz przy Politechnice. No nieważne, tam na nas oczywiście zaatakowała nas milicja, rozbiła to wszystko na różne grupy i pamiętam, żeśmy uciekali. Czy wycofywaliśmy tą marszałkowską i szli oficerowie Wojska Polskiego. Myśmy już zakupili studenckie czapki, takie charakterystyczne, inne kolory mieli uniwersytet, inne Politechnika. I to taka przedwojenna tradycja, tak od razu się narodziła. Pewno ci czapkarze zarobili pewno parę groszy. Wtedy i pamiętam, że oni nam salutowali, ci oficerowie, więc to było różnie, no ale policja ganiała gazikami, gdzie tylko dopada jaką grupę. Pamiętam, że się chowaliśmy w takim, przez wiele lat był tam na Marszałkowskiej, na rogu niedaleko Nowogrodzkiej był taki duży sklep 1001 drobiazgów. Tam wiem, że nas panie schowały na zapleczu przed milicją. Inny znowu pamiętam obrazek, to już nie wiem, chyba trzeciego dnia, czy jak myśmy się tłukli przed Uniwersytetem Warszawskim i kolumna milicji maszerowała nowym światem. Jeśliśmy się chowali po bramach, no to tam jeden z kolegów złapał takiego małego na końcu milicjanta. No, tam żeby manto sprawili, później pałkę miałem taką białą, długą, bo żeśmy ją zabrali, to. Ten kolega się okazał, on ze mną pływał na ósemce uniwersyteckiej, bo usiłowaliśmy tutaj Anglików naśladować, były zawody Politechnika, Uniwersytet. W ósemkach po wyśle zawsze przegrywaliśmy, bo na Politechnice chłopaki studiowali po 10 lat, więc byli masywniejsi i silniejsi. I właśnie jeden z tych kolegów, który ze mną pływał, zresztą później się okazał on, że był synem sędziego Sądu Najwyższego, jak się dowiedziałem, więc nawet tacy chłopcy uczestniczyli w tych historiach. Innym razem też nas tam gdzieś ganiali, już nie pamiętam, wiem, że wpadłem do domu, po drodze spotykając właśnie kolegę ze szkoły średniej, którego ojciec był wtedy marszałkiem Sejmu, nazywał się Gałaj, był przyjacielem czy kolegą sekretarza partii, chyba wtedy Moczara. Zresztą syn Moczara ze mną był na studiach i się z nim kolegowałem na studiach, ale wtedy on jeszcze on rok później, bo to jeszcze nie był. Wiem, żeśmy wpadli do mieszkania w centrum Warszawy, tam sprawiedliwiciela, oburzeni, że tłuką wszystkich, bo tłukli wszystkich po kolei. Jak już lecieli, to tam ktoś szedł spokojnie, też dostał pałą. I natknęliśmy się na Moczara, który nas strasznie ochrzaniał. Myśmy w ogóle, że my nic nie rozumiemy, co my robimy.
i tak dalej, więc no, myśmy pod tym wszystkim musieliśmy nas wszystkich pozamykać każdy, no ale jakoś się udało, nie? O, pamiętam strajk, bo później był strajki były, na Politechnika się zamknęła i tam moi koledzy, wiem, że tam siedzieli na tym, próbowano zrobić strajk na Uniwersytecie Warszawskim, ale ktoś wymyślił głupio, bo także mamy siedzieć w nocy, a w dzień na wykłady. Więc to ja stwierdziłem, że to głupota i namówiłem moich kolegów, że to w ogóle nie ma sensu, żeśmy sobie poszli do domu. Idąc do domu, jeszcze poszliśmy do knajpy na piwo i nas tam jacyś facyci zaczepili, to podobno robotnicy tak mówili, że są, pokazywali jakieś legitymacje z fabryki samochodów osobowych. I pamiętam, jak gdzieś mamy w czapkach tych studenckich, więc wiedzieliśmy studenci. I mówili tam, przestańcie robić szum o te dziady, tylko zróbcie ulotek nam, dajcie, że kiełbasa droga, mięso drogie, to my to rozrzucimy w zakładzie. To pamiętam te rozmowy. To. Więc to były takie kontakty z klasą robotniczą wtedy moje. I czy pan pamięta 8 marca w tym roku? To właśnie już o tym mówiliśmy. 8 to co się zaczęło, to był ten wiec, co powiedziałem. To ten wiec, od tego się zaczęło, to wiec. Tam jeszcze brałem udział w takim, myśmy stworzyli taką milicję studencką, mieliśmy sobie takie jakieś białe opaski zrobili. I co chciałem powiedzieć, i ten, i nawet takiej milicji pamiętam, że byłem i żeśmy nawet złapali takiego tajniaka i chłopaki go chyba, zabraliśmy mu legitymację. I to było, i w tym czasie było to spotkanie w audytorium Maksimum z Rybickim, który opowiadał, że tu nie ma żadnej bubecji, nie? To mu podali tą legitymację. I pamiętam, że widziałem, że tego chłopaki go zlinczują, to wziąłem go za kołnierz, wyrzuciłem go za bramę boczną uniwersytetu. No to takie, o takie scenki pamiętam. Wszystko to później. Kowa Rybickiego, czy? Nie, tego tajniaka. Tego tajniaka. Ta, Rybicki dostał legitymację, no i już przestał gadać, że nie ma ludzi z bezpieczeństwa na uczelni, które formalnie wtedy były, nie miały, ubecja nie miała prawa wchodzić na uczelnię. No to takie, wie pani, to tak wyglądało moje jeden. Byłem wśród delegacji, na przykład ówczesnego dziekana Uniwersytetu, Wydziału Historii, żeśmy składali jakby, to mnie dokooptowali jako starosty roku, to byli starsi koledzy, którzy później, jedna osoba z tych ludzi później zniknęła, była to Zygmunt ma zresztą z nią kontakt miał. To się Roma Fischer się okazało i to ona później wyjechała. No, ale to, dla mnie to były, jako że nie miałem kontaktu z środowiskiem żydowskim, nie wiedziałem, że jestem Żydem i nie uważano mnie, chyba tak mi się wydaje, tak jak mówi tu kolega, mówi, ale może niektórzy się domyślali, nie wiem tego. To nie zetknąłem się w ogóle z, dla mnie na przykład dworzec gdański jako symbol wyjazdu, to ja się dowiedziałem wiele lat później o tym, że stamtąd wywalali. Jedynym moim takim najbliższym kolegą z roku, który wyjechał, to był taki Emil Rutkowski, który teraz mieszka w Polsce, którego ojciec był kiedyś dyrektorem ŻIH-u i szefem Urzędu Rady Ministrów, to pamiętam, że wyjechał, bo byliśmy razem w wojsku, na obozie wojskowym w 1968 roku w sierpniu. I wtedy mi powiedział, i wtedy przy jakimś takim... No, cała kompania stała w szeregu, bo to było przed przysięgą. I według regulaminu wojskowego musieli zapytać, czy ktoś z jakichś powodów nie może złożyć przysięgę. I wystąpiło wtedy, pamiętam, 3 kolegów, którzy powiedzieli, że oni by chcieli, tylko że oni są wyrzucani z Polski i teraz są na obozie, ale we wrześniu już wyjeżdżają. I w tym był ten mój kolega
za roku ten Emil, który wyjechał do Paryża, bo tam jego ojciec zresztą studiował przed wojną, którego zresztą odwiedzałem później w Paryżu. No, teraz już mieszka w Polsce. Inni to... I wiem, że jeden wyjechał do Kanady, jego ojciec był jakimś fizykiem, taki kolega z historii sztuki, to razem mieliśmy wojsko. O, to pamiętam. Ale to były dla mnie sporadyczne kontakty i przez to, że ja nie miałem w ogóle z środowiskiem żydowskim, to mówię, że nie znałem tego w ogóle, tej wielkości, tego. Wtedy jeszcze niewiele wiedziałem o tym wszystkim. I czy pan wiedział o ten studencki klub Babel? Nie, wtedy nie wiedziałem o tym. Ja wiem o tym, tylko wtedy nie wiedziałem. Więc dowiedziałem się później różnych, mianowicie o powstaniu koru czy tego, to dlatego, że jeden z moich kolegów ze studiów, Wojtek Onyszkiewicz, należał do tego ruchu. Myśmy przyjaźniliśmy się z tym, że ja się nie pytałem jego... Domyślałem się różnych rzeczy, ale wolałem, on nie mówił, to ja nie. Tylko go powiem, tylko że miał ciągle kłopoty. I później go spotykałem już jak pracowaliśmy po studiach. No, nie było mu łatwo na pewno. I za to go podziwiałem, że jest taki twardy. No. A jak pana ojciec uczył o tego wszystko, o wiesz, te strajki studenckie i tak dalej? Wie pani, ja w tym czasie widziałem tylko mojego ojca przerażonego, jak przychodziłem do domu. No matka też. Mówię, ta macocha, wtedy nie widziałem, że to moja macocha, ale nic nie mówił. Nic nie mówił na ten temat. Widocznie obserwował, bał się cokolwiek powiedzieć i pewno bał się, że to wszystko wyjdzie na wierzch. Ale nie, żadnej reakcji nie było. To, że nie zabraniał mi, żebym gdzieś chodził, nie. No, zresztą ja byłem dość samodzielnym człowiekiem, w takim swoim postępowaniu, także nic. Ojciec na ten temat. Jedyne rozmowy z moim ojcem dotyczyły, i też niewiele. Wiedziałem to, co ja dużo wiem o nim, o jego udziale, o czasach lwowskich w ogóle nic nie wiem. Troszkę wiedziałem o tym, że był szefem browarów, jak przyszli Rosjanie. To raczej takie humoreski typu, że przyjechała jakaś delegacja na kontrolę z Moskwy. Tam były panie, dostały w prezencie koszule nocne. No to przychodziły później na przyjęcie, przyszły w tych koszulach nocnych, bo myślały, że to są suknie. No takie raczej śmieszne, czy jakieś generały przyjeżdżały rosyjskie, żeby się napić piwa do browaru. No. I to, że i pamiętam, jak ojciec mówił, że to łatwo było mu pracować i prowadzić interes, bo tam było wszystko wymiana. Nie pieniądze, tylko ja ci sprzedam, ja ci dam taki towar, a ty mi daj piwo, nie? Więc piwo było dość chodliwym towarem, w związku z tym browar dobrze prosperował. No. A później opowiadał tylko takie jakieś ciekawostki, tylko takie też śmieszne, raczej z czasu wojny, też nie wgłębiał się w to. Wiedziałem tylko, że miał z czasów okupacji tutaj warszawskiej, miał przyjaciela, którego zresztą znałem z oddziału. Był to Aleksander Stromenger, 100% Niemiec, który uważał się za Polaka i chociaż mówił lepiej po niemiecku niż po polsku, jego gosposia, która była później jego żoną, też Niemka była i on był, z ojcem w oddziale byli i wiem, że oni na lewych papierach jeździli, tym broń wozili, jeden na, jako żandarm, czy tam SS-man, ten Niemiec, ojciec jako żandarm, no, czy inżynier niemiecki, ojciec był perfekt po niemiecku. I wiem, że i miał jeszcze jednego takiego przyjaciela przedwojennego Polaka, który był olimpijczykiem przed wojną, później wylądował w Belgii, tam zmarł. To mnie, jak się już dowiedziałem ojcu, że był Żydem, to mnie fascynowało, że można było, że taka przyjaźń w czasie wojny, że jednak w tej Polsce byli ludzie różnego pochodzenia i mogli razem coś robić dla kraju, dla jakoś tak,
i się szanować i tak dalej. Mój ojciec na pewno był człowiekiem, był, to ja wiem, jak i szwagier jego. Oni byli dość mocno zasymilowani, mówili dobrze po polsku, bez żadnych akcentów. Obydwaj szwagier tak samo znali bardzo dobrze niemiecki. Moja mama, nie wiem, bo no nigdy, teraz się dowiedziałem niedawno o jej udziale w Armii Krajowej. I to im pomogło na pewno. Mój ojciec się nazywał w czasie wojny Pankiewicz. To już wiem. Wtedy mi też nie mówił o tym, ale już wiem. A ojca szwagier, który ten Emanuel Zinger się nazywał, Bożęcki. No. Dostali te właśnie te papiery z Armii Krajowej. No, no. I po wojnie, jak ojca zamknęli po tych 3 latach, to znowu były rozgrywki, nie jakieś polsko-żydowskie, to nie, to moim zdaniem były rozgrywki. On był w PPS-ie po wojnie. Mi się wydaje, że wprawdzie proces miał charakter gospodarczy, ich tam 10, siedziało ich 10 tych dyrektorów. Ojciec dostał dożywocie, jeszcze jeden facet dostał dożywocie, tylko dzięki temu, że nie dostali czapę, znaczy kary śmierci, że jeden z sędziów złożył wotum separatum. Zresztą później miał kłopoty, to wiem. Mi się wydaje, że to jednak miał podtekst polityczny, to znaczy ten Akoski, ale mi się wydaje, bo ojciec był oficerem AK, tam jeszcze kilku gości, którzy tam byli w tym procesie, to też by mieli związki z Armią Krajową i z PPS-em, bo ojciec nie chciał się łączyć z PPR-em, to miały takie podłoże. I wydaje mi się, że on robił wszystko już po wojnie, żeby no, nie przyznawać się do żydostwa, bo nagle zaczął się nazywać Belerski, a nazywał się Beller. Siostry znalazłem dokumenty ze szkoły, te świadectwa, gdzie ona przez parę lat się nazywała Beller-Belerska, więc widocznie to tak na początku podwójnie, a później coś, to zniknęło. No, o, tak to wyglądało. Ja bym dopytała siostry w związku z tym. O, tak. W którym roku ona się urodziła i czy, no bo rozumiem, że przeżyła wojnę, w związku z tym prawdopodobnie była świadoma, że jest Żydówką. Tak, moja siostra się urodziła 1 czerwca 1939 roku. 2 dni po tym, jak się urodził nasz brat cioteczny, bo te 2 siostry, moja mama Matylda, a jej siostra Nomi, razem w tym samym szpitalu rodziły. Siostra jest Ludwika, ten jest Ludwik, tak się nazywał przed wojną. Ten. Z tego, co wiem, już teraz mówię to, co wiem, bo ja tego nie wiedziałem całe lata, to siostra, z, no, one do 40, do 2 roku no, żyły w Lwowie. Do 41, póki nie wybuchła wojna sowiecka, to im się dobrze żyło, jeszcze ojciec był dyrektorem. Później się chowały, były jakieś w getcie, a później ojciec organizował ten wyjazd do Warszawy. No. I oni w trójkę przyjechali, mieszkali na początku w Otwocku, ale że to było niebezpiecznie, mamę z tego co wiem, bo teraz znalazłem takie wspomnienia, taki skrót wspomnień, bo on się przymierzał ojca, to wyczytałem, że mamę nam szmalcownicy wskazali jako Żydówkę i ona została aresztowana i ją wykupił ten Lubczyński, pomógł ojcu wykupić. I postanowili wyprowadzić się z Otwocka do Warszawy, no, mieli już nazwiska, to już mieli ten, Pankiewiczami byli i po prostu zamieszkali osobno, mama osobno, ojciec osobno, w ramach tylko już tej Armii Krajowej, bo to były przecież wynajmowane mieszkania przez Armię Krajową, czy opłacane. Natomiast moją siostrę oddano do w Otrembusak, tylko czy oddano do sióstr zakonnych, czy do jakichś ludzi, tego nie wiem. Wiem, że co jakiś czas, ojciec tam gdzieś wyczytałem, że Lusi odwiedzali na tej zasadzie raz na 3 tygodnie, czy raz na miesiąc, ją z daleka widzieli, nie mieli z nią żadnego kontaktu. Siostra nazywa, nigdy mi nic nie powiedziała. Aha, i tak było do powstania warszawskiego. Mama i ojciec byli w różnych, bo to wybuchło nagle mimo wszystko. Mama się znalazła pielęgniarką, była
w szpitalu powstańczym na Starym Mieście. Zdaje się, że bardzo to przeżyła, bo tam wymordowali łasowcy wszystkich rannych żołnierzy. I ona wyszła z ludnością cywilną do Pruszkowa. Jak wyszła z tego Pruszkowa, pojechała po siostrze, po Lusie i ją odebrała. Co tam było przez parę miesięcy, nie wiem, bo ojciec wyszedł z powstania z wojskiem. Z wojskiem jako oficer trafił do Bergen-Belsen przy tym okropnym tym, stworzono nieduży oflag i on tam był i on uciekł stamtąd pod koniec, znaczy akurat Rosjanie i wrócił, to był chyba luty 45 rok i wrócił do Polski i zameldował się do pracy u tych ówczesnych władz i został właśnie mianowany tym dyrektorem generalnym browarów Polski Północnej siedzibą Bydgoszczy. W którym momencie się spotkał, no i mamę znalazł i jak to było, tego nie mam pojęcia. Co, moja siostra, przypuszczam, że wiedziała wszystko, tylko tak, jak moja siostra, jak, to jest też nie od niej wiem, bardziej wiem od mojego brata, który mnie odnalazł. W momencie, kiedy mnie zabrał stryjo, jej nie chciał wziąć, bo nie miał warunków. Oczywiście mieli małe mieszkanko, ale nie wiem. I ona pojechała do właśnie z tym moim ciotecznym bratem. Była razem przez, przypuszczam, że około 2 lat. Chodzi w Gdyni, gdyż Emanuel Singer, a tak naprawdę po wojnie w Polsce nigdy nie wrócił do nazwiska, bo on się nazywał, tylko był nazwisko Bożęcki, był szefem jointu, oddziału jointu w Gdyni. I tam chodziła do szkoły, wiem, że narzekała na tą ciotkę, no, bo tam była dyscyplina, ona była chyba rozpuszczona, moja siostra, tak mówił mi brat, bo on, ojciec był wielki, po wojnie był wielkie panisko, znaczy wielki tam, dobrze zarabiał, dobrze mu się wiodło i chyba dwie nianie były i tak dalej, więc no to tak to było. Ale po śmierci mamy, o czym ona doskonale przecież wiedziała, znalazła się właśnie w Gdyni, może to też z tego powodu było, że ja no w końcu takie. W każdym razie później jak oni, ale ten Emanuel Singer, ciągle mówię, Bożęcki, wyjechali w 50 roku, postanowili wyjechać do Izraela. Ojciec siedział w więzieniu, mama nie żyła, żadnej rodziny tu nie mieliśmy i chcieli zabrać moją siostrę do Izraela. Ojciec wtedy zapytany o to siedział w Sztumie, więc niedaleko Gdyni, w Gdańska więzieniu. Nie zgodził się i opiekę nad nią wzięła wtedy ojca przyjaciółka, a późniejsza macocha moja. Ale wszystko to było tak zorganizowane, właśnie długo żeśmy z moim bratem rozmawiali na ten temat, bo się też dziwił, że ja nic nie wiem. Po prostu jej zakazali o tym mówić, że do niej jest. Ona mówiła ciocia do niej, ale mówiono, ja całe życie byłem chowany, że jej mama popełniła samobójstwo, to ja o tym wiedziałem, ale to jej mama, a moja mama to jest Halina, to, że mamy wspólnego ojca. I na wszelki wypadek siostra moja nie była, ona oddana była do sióstr zakonnych, do Nazaretanek w Warszawie, a później ona sama widocznie chyba chciała stąd się urwać z tego domu, bo wyjechała na studia, poznała faceta, wyszła za mąż i zamieszkała na Dolnym Śląsku. I ja miałem słaby z nią kontakt, długo, dopiero na, no, tak ten kontakt się wrócił, jak ona miała córkę i ta córka zachorowała na raka piersi. Ja się bardzo tym przejąłem oczywiście i starałem się ratować. Byłem dziennikarzem w Rzeczpospolitej i wchodziłem ją do najlepszych lekarzy. No i tak się zbliżyliśmy z siostrą, a później moja siostra zachorowała też na nowy utwór. I wtedy ja ją woziłem i wtedy mi zaczęła opowiadać o pewnych rzeczach. Ale wyraźnie powiedziała mi, że ona swojej córce nie powiedziała, że jest Żydówką. Powiedziała tylko mężowi i
nie życzy sobie, żeby o tym mówić i mnie, jak ja jej mówiłem, ale może mamy jakąś rodzinę w Jerozolimie, bo, w Izraelu, bo ona mi powiedziała, że oni wyjechali, tylko dokładnie nie pamiętała kiedy, ta ciotka z mężem. No ja szanując jej wolę, nie robiłem nic specjalnie. Może źle, inna sprawa, że człowiek też był zaganiany, byłem dziennikarzem w codziennej gazecie, w agencji pracy w codziennej gazecie, to też. I dalej, ja nawet powiedziałem mojej macosze, moja macocha przed śmiercią też wiedziała, że ja już wiem. Ale ona była dobra dla mnie i cała ta rodzina była dobra, więc nie chciałem jej robić przykrości, tylko tyle, że wiedziałem o tym. Dopiero jak ona zmarła, one zmarły w ciągu trzech tygodni w tym samym roku, w okresie takiej przerwy, to ja dopiero zacząłem próbować szukać cokolwiek. To już wspominałem, że dowiedziałem się o tych archiwach. Nie wiedziałem, miałem tylko papierów, które znalazłem po śmierci macochy w domu. To dowiedziałem się, że ci moi wujostwo nazywali się Bożęccy. No i próbowałem różnymi drogami się dowiedzieć o tych Bożęckich. Dowiedziałem się z Izraela. Dał mi tu jeden z kolegów, Halberstadt, który ze mną studiował. To budował to muzeum na początku, znaczy budował je, i to do niego poszedłem, dał mi kontakt z jakimś dziennikarzem w Izraelu, do którego napisałem. On mi wtedy uświadomił, że nazwisko Bożęcki to jest nazwisko czasu wojny. No i się urwała sprawa, znowu nic nie wiedziałem. Poprosiłem o papiery z IPN-u, wydobyłem papiery ojca. Po długich poszukiwaniach w 10. życiorysie, a tych papierów tyle, dotyczących tego procesu i późniejszych czasów, nawet zahaczących o mnie, jak się okazało, jeszcze w 1975 roku. Jak już byłem dziennikarzem, pytano, czy mogę jechać do NRD, jak się nie wiedziałem nic o tym. Znalazłem w końcu wzmiankę, że mój szwagier Emanuel Zinger. No. I wtedy wszedłem na stronę internetową, no jak panie wie, Zingerów to jest jak Kowalskich. No. I znalazłem na takim portalu kanadyjskim, tylko nie było napisane kiedy on, to było to złożone takie oświadczenia różnych polskich Żydów, takie krótkie po trzy zdania i między innymi znalazłem takie wspomnienie faceta, który mówi, że jemu pomógł Emanuel Zinger, który był w oddziale AK u Lubczyńskiego. Żyje w Izraelu. Oczywiście już wtedy nie mógł żyć, bo miał 100 lat. Nie wiedziałem, kiedy to powstało, ale upewniłem się, że ta moja rodzina się nazywa Zinger. No i zacząłem też poszukiwania przez mojego profesora, który jest Żydem z historii. On się ożenił późno i tam jego żona jest Izraelką, więc ona się przejęła, tam chodziła po MSW, ale nic jakoś nie mogła znaleźć. O, i tak to wyglądało. No. A Zinger nie wrócił do nazwiska w Polsce Emanuel, bo on z kolei jako 16-latek zgłosił się jako ochotnik na wojnę z bolszewikami w 20 roku, a później należał do takiego Związku Żołnierzy Żydowskich Polskich. W związku z tym był na liście NKWD, jak tu przyszli. No, do wywiezienia na Sybir, no, w związku z tym on został przy nazwisku Bożęcki. Dopiero wrócił do Zingera w Izraelu. I czy pan się interesował żydowskie tematy jako dziennikarz albo jak robiłeś studiów? Nie, ja powiem, że tak. Ja jestem specjalistą, jako student historii od Niemiec XIX-wiecznych i XX-wiecznych. Pasjonowałem się zawsze lotnictwem polskim Wielkiej Brytanii. No, oczywiście interesowałem się Powstaniem Warszawskim, bo to ojciec w tym uczestniczył. Jeszcze o mamie nic nie wiedziałem, ale przez to, że ojciec uczestniczył, miał Virtuti Militari za tą całą działalność, więc tak to się tym interesowałem. AK i siostra moja była też w tym duchu wychowana, bo pamiętam, że ona nosiła nawet taki pierścionek
z orłem i z biało-czerwonym, taki to tak jakby symbol tego, no, nie wiem jak to nazwać, ale... Ruchu oporu, tak. I w tym duchu byliśmy chowani, no. Bo ten dziadek polski czy niemiecki, ten dziadek był też oficerem polskim w Armii Krajowej. Tu znowu ojca przyjaciel, ten Sztromen Niemiec, też oficer Armii Krajowej. Także ja byłem wychowany w nie antyżydowsko, bo w ogóle takiego tematu nie było. Tylko byłem wychowany na patriotycznym takim domu, czysto polskim. Nie przesada z religijnością, nie bez przesady z religijnością, to raczej tak luźnie. Także ja się nie interesowałem tym w ogóle. No. I także ja bym pewno, wie pani, ja bym sobie to odpuścił, bo jak ja się dowiedziałem tak naprawdę, prawie miałem już w wieku prawie 60 lat o korzeniach już takich stuprocentowych żydowskich, znaczy mama Żydówka. I te próby poszukiwań na początku były kiepsko, mi to wychodziło, to bym sobie, chciałem sobie dać spokój, no, że wywracać sobie wszystko. Ale coś mnie podkusiło, że chciałem się jednak coś więcej jeszcze dowiedzieć. Poszedłem do tego zakładu genealogii Rzychu i tam taka dziewczyna, to tak przypadkowo, bo się niedaleko umówiłem w kawiarni i za wcześnie przyszedłem, a tam nic nie było, to sobie spacerowałem i wlazłem na ten Rzych. I ta dziewczynka ma 20 minut czasu, zresztą bezczelnie się zachowałem, bo jej powiedziałem, że mam tylko 20 minut czasu. Z nieładnie, ona mi powiedziała, i zaczęła mi opowiadać to, co tam wiedziałem, Manuel Zinger do tego, i ona szybko jakieś tam drzewko zaczęła rysować i po dwóch dniach do mnie zadzwoniła i przysłała mi zeznania Emanuela Zingera przed Jadwaszem, z których dowiedziałem się, że miałem ciotkę, która się nazywała Haja, że babcia Sara, i że oni wszyscy zginęli w Bełżcu. Co tu oczywiście i Sonia, ta siostra, i ten i dziadek, i babcia też tam zginęli. I to wie pani, że jestem dziennikarz naukowo-techniczny, więc tam internet nie jest dla mnie żadnym problemem. Sam go wprowadzałem do Rzeczpospolitej, jeszcze nikt nie wiedział, jak to się, co się z tym robi. Założyłem, zobaczyłem taki portal The Heritage. I tam sobie założyłem drzewko i wpisałem to, co wiem. No niewiele wiedziałem, ale no, wpisałem. No. I to znalazł mój brat. Brat, czyli Ludwik Zinger, tak? Urodzony w 1939. Tak? Tak, pod koniec 29 maja. I on się tłumaczył, bo ja mu powiedziałem, dlaczego tak długo czekałeś z tym. No i zacząłem. Interesować się wtedy tym wszystkim. On został sprowokowany tym, że przyjechała akurat w zeszłym roku do niego z Australii jego daleko kuzynka ze strony ojca, którzy wyjechali. Zingerowie wyjechali z Polski w 60 roku. On był ojciec, ten był weterynarzem i tam osiedli. I ta kuzynka po prostu przyjechała do Izraela, jego odnalazła. Może już miała kontakt z nim wcześniej, tego nie pamiętam, nie wiem. I ona przyjechała tam jakieś spadkowe sprawy załatwić i postanowiła załatwiać za przyjazd do Polski. Bo powiedziała, czego ty nie? Przerwać. Tak? Odpoczniemy sobie trochę. Przerwać. Dobra. Przepraszam.
ale nic nie szkodzi. Niby twardy jestem człowiek, ale... No ale... Co jest takiego najcięższego w tym? Czy to jest to, że pan się dowiedział o mamie, że popełniła samobójstwo? Nie. Dowiedziałem, tylko nie wiedziałem, że to moja mama, ale samym tą sytuację to znałem. No. Teraz owszem, szczegóły poznałem, bo zacząłem grzebać też w dokumentach Sądu Najwyższego Okręgowego i tam się dowiedziałem wiele szczegółów o tych śledztwach, kto jak ich tam tłukli. Ojciec był 11 miesięcy odseparowany i nie wiedział, on nic nie wiedział, że matka popełniła samobójstwo. On się dowiedział o mamie, szepnął mu adwokat na procesie, który po 11 miesiącach zorganizował wasze. Zresztą się załamał wtedy. Bo i na mnie najbardziej, znaczy ja mam, chyba nie, teraz mam tak, mam pretensje do ojca, może on tam jest bohater wojenny, ale mam do niego pretensje, bo mógł w pewnym momencie coś powiedzieć. No tak. Ciotka Nomi, a więc matka tego Ariego, albo jeszcze ten mój brat, tak. To taki cwiszerów. On, jak był na studiach politechnicznych w Hajfie, chciał jechać na jakieś stypendium w latach 60. Był warunek, proszę bardzo, tylko nazwisko hebrajskie. I on zmienił nazwisko. On się nazywa Ramon, Ari Ramon. W życiu bym go nie znalazł, po prostu już takie. Ale mój ojciec wiedział o tym, że on zmienił nazwisko. I o to mam pretensje do ojca, że w końcu. Mógł mi kiedyś powiedzieć, zmarł dawno temu ojciec, ale już byłem na tyle dorosły, że mógł mi to wszystko powiedzieć i bym sobie wybrał drogę. Bym poznał, to nawet nie o to chodzi, czy... Tylko takie życie w świadomości, po prostu ja teraz się czuję jak idiota. No. Jadę do Izraela. Moja szwagierka jest główną hebraistką w Izraelu. Ma codziennie 5 minut w radiu. Taki miodek nasz. I pokazują mi rzeczy jak kupek. No. Nie wiem nic, ani tradycji, nic. Łódź się teraz, no. Jak się okazuje, to... Tam jeszcze byli jacyś kuzyni ojca, jakiś znany profesor, lekarz, teraz jego syn ten znany. No w ogóle parę osób by się znalazło. To nie o to chodzi, że ja nie dał mi szansę wyboru. I to jest główny mój problem. Tak to... Oczywiście mógłbym to wszystko powiedzieć, że to nieważne i koniec, ale... Tak zresztą w jakim sensie jest, no już... Za stary jestem, żeby wiele zmienić w życiu, ale no na szczęście mam ten mój kuzyn, no może późno, głupio mu było, jak mu powiedziałem, dlaczego nie szukał mnie wcześniej, co nie było też łatwe, no, ale, bo nie było internetu. No to jest fajnym facetem. Jeśli możemy. Okej. Ja tak może chciałam spytać, bo pan mówił, że siostra, tak, ta Ludwika powiedziała coś i pan już przed śmiercią swojej macochy wiedział, że jej, ona jest Żydówką, że pan też w związku z tym jest Żydem. Ale czy był jakiś... Jak to się stało? Ja zrozumiałam, że to trochę subtelnie się działo, a tak. Czy był jakiś taki moment, że ona panu jakoś wprost powiedziała, ja jestem Żydówką, ty jesteś Żydem, czy był taki moment... Nie, to raczej ja wyczułem i ją wprost zaskoczyłem, bo że ojciec jest Żydem, to ja wiedziałem od pewnego czasu, ale tylko dlatego, że wlazłem kiedyś z swoim tym kuzynem, ze strony stryja, synem, wlazłem na cmentarz żydowski i zobaczyłem nazwisko Beller. Po hebrajsku było wszystko napisane, więc nie wiedziałem. I to siostrę zapytałem i ona potwierdziła.
ale... No, a to jest cmentarz w Warszawie? Nie, w Gliwicach. W Gliwicach? Tak. Kuzyn, czyli? Mojego szwagra, jeszcze żeby było to wszystko doprecyzować, bo ja to wszystko i tak nie doprecyzuję. Ja wiem, że to było gdzieś, to było po wydarzeniach marcowych parę lat na pewno, ale dokładnie nie wiem, już nie pamiętam. Po prostu ja tam jeździłem odwiedzać stryjów. Oni mnie wychowywali, bardzo dobrze byli dobrymi ludźmi. I też dla mnie w porządku. Ciotka była ziemianką, no, wujek się z nią ożenił, nie wiem. Ona była w ogóle, miała chromą nogę, bo ona była hajne medina. I tam pewno w tej jej rodzinie też wiedzieli, ale mój kuzyn zielonego pojęcia nie miał, ani kuzynka to do końca, bo myśmy jej też nic nie powiedzieli o tym ojcu, bo on nic nie mówił, to ja nie chciałem. Jej ojcu z kolei. I on się nazywał Beller, tylko przez jedno L, ten mój stryjo. Ja kiedyś pytałem, co to jest, tu Bellerski, tu Beller, a to urzędnicy w czasie wojny pomylili tamtego i tak zostało. Ja byłem uważałem, że jak tak mówi, to widać, że taka jest prawda. I to, że mój ojciec jest pochodzenia żydowskiego, to od pewnego czasu to ja wiedziałem, no, ale siostra, ale o tym, że mama, która jej mama, która popełniła samobójstwo, była też moją mamą, nie wiedziałem. Ale wiedział pan, że tata jest pochodzenia żydowskiego jeszcze jak tata żył? Tak. Ja go wprost zapytałem. I co powiedział? On mnie zbagatelizował to i powiedział mi, że jeżeli chce wyjechać, to proszę bardzo. Bo wtedy był taki na busie, zrobił tego, ale mama, a więc moja macocha powiedziała w ogóle, że nie ma mowy. No. Żadnych wyjazdów. No. Ale co, powiedział pan o tej sytuacji na cmentarzu, tak? Nie, on mi tylko przyznał się, że on Beller to jest żydowskie nazwisko i on takie nosił. No. A jak pan na ten cmentarz trafił, ten żydowski? To wie pani, to tak chodziliśmy sobie ulicą, to nie spędzę, ja specjalnie poszedłem na żydowski, no, tylko tam były, pamiętam jak gdzieś był niemiecki cmentarz, obok był żydowski cmentarz w Gliwicach. Później podobno teraz jest to wszystko poniszczone kompletnie, wtedy jeszcze nie było tak zniszczone to było. No i także to był kompletny przypadek, w ogóle się nie interesowałem cmentarzami żydowskimi, nie miałem żadnego pojęcia. I kto odczytał to nazwisko? No nazwisko było napisane normalnie, Beller, nie po hebrajsku. Po hebrajsku były napisane inne rzeczy tam. No. Także tutaj, dlatego to odczytałem. No. Później zresztą nawet jak byłem w Paryżu, to się pytałem jakiegoś gościa o Bellerów. On to mi powiedział, a Bellerów, to dużo było różnych Bellerów tam w Lwowskim, to tyle się dowiedziałem. Natomiast mam pretensje do ojca, bo ja mogłem pojechać do Izraela. Nie, bo ja poznałem w Paryżu takich, jak ich nazywali Francuzi, Irwik, to Churwice. Poznałem taką parę z Łodzi, on blondynek, ona ciemna oczywiście. I ona mi, ta Baśka, pamiętam, chciała mi załatwić, żebym nie miał pieczątki, tylko wkładkę w paszporcie, żebym sobie pojechał do Izraela. Ale ja nie wiedziałem, że ja w ogóle kogoś tam mam. No. Właśnie dlatego mam pretensje, bo jak ciotka Nomi, ta matki siostra, żyła do 90. roku życia. Ona zmarła, no jeszcze mogłem ją poznać, spokojnie. Ona zmarła w 1999 roku, bo ojciec Emanuel szybko zmarł, on chorował i tego, to wiem, od Ariego. I oto mam pretensje do ojca, że nie dał mi szansy poznać rodziny, pogadać, jeszcze, bo mam jeszcze jednego kuzyna, możemy mówić. Tylko niestety on na Ukrainie tam się tłuką. Mianowicie, to się już dowiedziałem od Ariego, on z kolei, nasze mamy miały dwóch braci. Jednego Salomona Samuela zabili w lwowskim getcie, natomiast drugi Jakub, który skończył medycynę, wyjechał na wschód i wrócił tutaj, znaczy i przeżył, ożenił się tam i ma syna, wiem, że ma też lekarza, czy miał, nie wiemy, co się dzieje, który jest moim rówieśnikiem, to dowiedziałem się od Ariego. I chciałem nawet pojechać, tylko tam się akurat, tam gdzie on mieszkał, Donbas, trochę się tłuką, no. I on jako Zinger występował, bo nasze mamy w ogóle się nie przyznawały się do nazwiska Zinger, tylko Reisler.
do imion, nazwiska naszej babci, bo wstydziły się dziadka, bo dziadek był studniarzem i uważały, że to nie przez takie one wielkie te panie. Studniarz, czyli to jest... Taki od kopania studni, od znajdywania miejsca, gdzie są te studnie i tak dalej. Bo to znaczy, bo te rodziny były dość, te dziadkowie to nie byli jacyś wykształceni. Mój ojciec był pierwszy, który skończył Uniwersytet Lwowski. No. Jedyny z tej całej rodziny zdobył wykształcenie. Tak samo ten, bo mój szwagier, no to miał ojca miał rabina, który nie podjął pracy, ale wykształcony był na przygotowany do takiej funkcji. No, także to tak wyglądało. Także ja, siostra moja, jak ją po prostu zapytałem kiedyś wprost, prawdopodobnie myśmy, wie pani, ona miała raka płuc. Ja ją woziłem tutaj przez i w takim samochodzie, jak się jedzie, no to się zaczęło gadać. Jak na przykład kiedyś, jak już wiedziałem o tym naszej mamie, to kupiłem, zacząłem jakąś płytę z muzyką żydowską i puściłem. Ona mi mówi, a to mi śpiewała, pamiętam, że mama jako dziecko to śpiewała. To takie to rozmowy były. Ale ona wyraźnie powiedziała mi, że ona z córka zmarła, nie miała się na pojęcia. Że ona nic nie powiedziała córce i nikomu, i ona o tym nie chce, o tym w ogóle rozmawiać. No. Dopiero ja teraz za poradą, ja już mam dosyć tych tajemnic, bo ja całe życie tylko jakieś tajemnice, więc powiedziałem sobie koniec. I mam po tej mojej siostrzenicy jest dwóch wnuków, takich przystojnych chłopaków po 30 lat. Ja ich wziąłem i mieszkałem we Wrocławiu. Zaprosiłem, jak byli w Warszawie, ich do restauracji. Posadziłem im, wszystko powiedziałem. I powiedziałem, teraz zróbcie sobie z tym, co chcecie. Wasza matka była Żydówką, babka była Żydówką, mogę wam wszystkie dane powiedzieć. Bo uważam, że tak powinien ci. Ja mam z polskiej strony, tej rodziny polskiej, taka jedna moja najstarsza kuzynka, się okazuje, że ona wiedziała o wielu rzeczach. I zapytałem wona, czego nie powiedziałaś mi wcześniej? Albo było zakazane, ciotka w ogóle nie wolno na ten temat było mówić i tak dalej. Się okazało, że oczywiście musiała wiedzieć część rodziny, no bo jak miał ktoś wtedy już 10 lat, czy później nawet, czy mniej nawet, ale co się tam... No, także tak to wygląda. No jest to dla mnie, się uspokoję, mogę powiedzieć, to jest ciężka dla mnie historia, bo tak, z jednej strony nie należy do tego, co ja się wstydzę, że ja jestem Żydem, odwrotnie, teraz nawet jestem zaczepny, ja się mówię kolegom i czekam, jaka będzie, czy się towarzystwo koło mnie zmniejszy. Myślę, że część tak, ale to nie znaczy, że ja chodzę i mówię, cześć, jestem Żyd. Tylko nie, tylko w jakichś takich rozmowach daj wyraźnie do zrozumienia, że to ja opowiadam tą historię, że ten Ari mnie znalazł. No to jest dla wielu frapujące, no bo... Mógł pan powiedzieć, jak znalazł? Bo mówił pan o tym drzewku na portalu MyHeritage. No tak, bo i to było na jedzeniu MyHeritage i było tak, pamiętam to też dokładnie, bo to było w maju ubiegłego roku. Popłynąłem sobie na taki rejs kanałem augustowskim. Namówiono mnie, jestem takim... żeby była okazja, jak się okazało, byliśmy pierwsi, którzy po 75 latach przepłynęli kanał augustowski cały. To znaczy i po stronie białoruskiej do Niemna i do Grodna popłynęliśmy pod prąd rzeką Niemen takimi jachtami motorowymi. I jak wróciłem, tam oczywiście nie wariuję, jeśli chodzi o internet, więc wyłączyłem to wszystko, żeby jeszcze Facebooka oglądać tam, to nie ma sensu. Jak wróciłem, otwieram Facebooka, a tam znajduję tam coś takiego. Matylda była moją ciotką. To jest nazwisko, imię mojej mamy, Ari.
taki arii w ogóle nie wiem. Ale on widocznie odczekał dwa dni i napisał ponownie. Matylda była moją ciotką. Jeśli nie chcesz utrzymywać ze mną kontaktu, to daj mi znać. Ari Ramon. To już Ramon to w ogóle. No i tak, to powtórzył jeszcze raz, bo to czekał na to wszystko. No i w ten sposób, jak ja to zobaczyłem, no to się bardzo, tak jak tutaj przy was, rozkleiłem i, no i tak się zaczęło. Napisałem do niego, że go szukam w ogóle, że w ogóle spadnie z nieba. No i zaczęła się korespondencja. No, trwała ona kilka dni. W końcu się wkurzyłem, kupiłem bilet i poleciałem do Jerozolimy. No. I czy pan może nam konkretnie powiedzieć, jak pan poznał, że swoja matka też była Żydówka? Konkretnie? To ja po prostu pojechałem do Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy. Poprosiłem o pełną dokumentację. No i mam akt urodzenia swój. No więc moja matka wprawdzie nie występuje jako Beller, bo ojciec przyjął nazwisko Bellerskie, ale występuje jako Matylda Bellerska. A rodziców z domu Reisler, no tak to wszystko. I w ten sposób już na 100% mam. Tak, zresztą. Dzisiaj mam zresztą dokumenty wszystkie, bo jak akt urodzenia mojej mamy, jak akt urodzenia ciotki, wszystko, ja to wszystko zdobyłem, wydobyłem z akt główny, z archiwum akt głównych. Także, że... O. A upewnił mnie na czeden. A później dostałem, się okazało, że ta ciotka Nomi, ta jej siostra trochę uratowała zdjęć, nie wiem w jaki sposób, ale myślę, że... Nie wiem, do dzisiaj, bo ona ma zdjęcie i swój, nawet ma akt maturalny swojego brata, tego Jakuba, o którym wspomniałem, który tu wrócił z wojskiem, tylko nie wiem, czy rosyjskim, czy polskim, zginął dwa tygodnie przed końcem wojny, nie chcąc zostawić swoich żołnierzy, bo tam Niemcy otoczyli ich pod Berlinem. To wiem na przykład tym wuju. I ona jego zdjęcie ma, nie tylko, że jego zdjęcie, ale jego akt maturalny pokazywał mi w tym, w Jerozolimie mój brat. I ona przechowała trochę zdjęć, kilka zdjęć tam mam stąd. I on mi to zaczął przesyłać pierw internet, przez internet. To jedyne moje pamiątki, te jakieś tam niewielkie, ale są. No ale też jako dziecko on przecież słyszał, w domu się opowiadał, on wiele rzeczy słyszał, no nie wszystko. On z kolei mieszkał z matką, jak tu przyjechali do Warszawy, w Choszczówce, Warszawa Choszczówka. Jest taka podmiejska miejscowość tutaj. Na Ryjskich Papierach udawali Polaków. A ich ojciec po każdej, codziennie jeździł jak do pracy do tej Armii Krajowej, tą broń rozwoził i wracał do domu. I tak im się, tak przeżyli wojny. Zresztą ciekawe, że poznałem u niego teraz w Izraelu takiego jego dobrego kolegę, który wyjechał w latach 60. z Polski z mamą. Skończył Politechnikę Warszawską. Się okazuje, że oni dwa przystanki dalej, on z mamą się taki sam sposób mieszkał i się przechował, więc takie dziwne, tak zwane żydowskie historie, jak to on mówił mi, ten Ari, kolejna jest tam. Tak. No i on także oni, jak wybuchło powstanie warszawskie, ojciec był na Pradze ich, to Praga, jak wiadomo, krótko tam to działało i on wrócił do domu. I przeszli, mieszkali dosłownie, jak mi opowiadał Ari, mieszkali w takiej ziemiance z Niemcami, którzy strzelali tamtego. I jak Niemcy się tam zajęli czymś innym, no przeszli front i uciekli do Rosjan. No. I w ten sposób oni doczekali wojny, końca wojny. On. No. Pytanie? A czy pan może nam powiedzieć o swoją wycieczkę w Izraelu? Znaczy ja w Izraelu byłem już wcześniej, tylko i nawet próbowałem już wiedziałem, jak zacząłem poszukiwać
Tylko nie bardzo wiedziałem, nie wiedziałem jeszcze o tym, wiedziałem tylko o Bożęckim, a nie wiedziałem o Emanuele Zingerze. To byłem jako dziennikarz, byłem dwa razy. Byłem raz to razem z Egiptem, łącznie to no, takimi samochodami,śmy jechali przez Synaj i później do Izraela i do Eliatu. To taka, no, taka, takie testowanie samochodów, no, robiło to Renault. A drugi raz pojechałem z grupą dziennikarzy przez Jordanię, Aman. Tam w Amanie lądowaliśmy, pojechaliśmy do Izraela i spotkaliśmy się z tym, kto się nazywa, w Jerozolimie. Było spotkanie z konsulem honorowym. Z Adam Baranem? No właśnie, i ja go chciałem zainteresować swoją sprawą. Pamiętam, że jak zobaczyłem, że nie ma moich kolegów, to poszedłem do niego i on, pamiętam, że przywitał mnie w taki sposób, że ma ocenie padły. Mówi, co potrzebuje pan paszport izraelski. Co zrobiłem, więc widocznie po gębie już mnie poznał, widocznie. Ja mówię, i chciałem mu opowiedzieć całą tą historię, ale się zebrała cała grupa dziennikarzy, jakaś tam jakiś wywiad z nim, więc ja sobie dałem spokój. Tylko wziąłem jego wizytówkę i to, co dzisiaj wam opowiadam, to w skrócie napisałem do niego. Ale w ogóle się nie odpowiedział. O. A dalej, jak wymieniliście z Arim te wiadomości i przyjechał pan do Izraela, to jak to pierwsze spotkanie wyglądało? Pierwsze znaczy, pan widział człowieka banal, na oczy. Ale my jesteśmy bardzo podobni do siebie, więc on pokazał mi zdjęcie, w tym żona jego napisała, znaczy napisała żona uważa Taruti, że my jesteśmy bardzo podobni, więc wysiadłem na lotnisko i go od razu poznałem. Tak samo. No, także to banalne. No i usiedliśmy w samochód, w którym przyjechał, pojechaliśmy do jego, do dzielnicy Ramot, tam gdzie oni mieszkają. Ja jeszcze się dowiedziałem, jak wspomniałem o tej jego dalekiej kuzynce. Ona przyjechała do Polski w tym czasie, kiedy myśmy nawiązali ten kontakt. On do mnie napisał, że właśnie jest to Mari. Zapomniałem, jak ona tam ma nazwisko, z niemiecka brzmiące. I czy ja się z nią chcę spotkać. Ja powiedziałem, że oczywiście. No i podał mi hotel, bo zadzwoniłem, się z nią spotkałem. Pani, to w moim wieku pani. I ją podpytywałem, bo nie wiedziałem, jakim poziomie żyje ten Ari, czy jest zdrowy, bo on jest starszy od wieku mojej siostry, ma wtedy 75 lat. To różni ludzie w wieku 75 lat, nie? I ona wtedy mi powiedziała, że żyje mu się dobrze i że jest zdrowy tego. No to jakby mnie upewniła, że mogę jechać tam i na głowie nie będę się tego. Ja zresztą do niego napisałem, żeby mi, że dosyć, że tak chciałbym bezpośrednio pogadać, bo to tak. I żeby mi jakiś hotel załatwił blisko siebie. A on wtedy odpisał, że ma dobry hotel dla mnie, u nich w domu i tak, i tak się tam znalazłem. Mieliśmy 4 dni, ja tam powiem tylko na 4 dni, bo to tak było nagle, miałem jakieś zobowiązania tutaj. No i właściwie 4 dni, 4 noce gadaliśmy. No a tam poznałem jej, od razu akurat tu przyjechałem w okresie szabatu, więc poznałem jej rodzinę, bo nie ma żadnej rodziny, właściwie praktycznie. No to jest stara rodzina Szurów, stara rodzina, która już w Palestynie jest od dawna, od 100 lat, bo i więcej. I no, poznałem siostrę i brata, weteryna siostra, już nie powiem, no, jakiś jest pedagog specjalny. Poznałem przyjaciela właśnie tego z Polski, który tu wspomniałem, bo chciał się ze mną spotkać i nie było czasu wcześniej, którego żona mieszkała, wyjechała kiedyś ze Związku Radzieckiego jeszcze żeby jako obywatelka przedwojenna i rodzina do Polski, a później stąd do Izraela. No i spotkałem też, poznałem też panią, dziewczynę, kobitkę, może dziewczynę, kobietę, która jest z Gruzji, z którą swobodnie gadałem po rosyjsku, która tam jest dyrektorem baletu. O, to był mój pierwszy taki wieczór szabatowy, którego w życiu.
Nie widziałem, jak to wygląda. Ale wtedy, jak się zobaczyliście pierwszy raz, to co, był shake hand? Czy spadliście sobie w ramiona? Nie no, to tak, oczywiście, no, ale tak jak chłopy, no tam za bardzo, to tam nie bardzo. No. Natomiast ta Ruti, ta jego żona, która nie zna polskiego, ale widocznie się wzięła słownik i tak dalej, napisała na drzwiach tam, że witają po polsku, tam na drzwiach tego domku, oni mają ładny domek, no, no. I także było bardzo, no tak, zaprosiła mnie natychmiast na spotkanie rodzinne. Się okazuje, że jej rodzina organizuje od 6 lat takie spotkania raz do roku. I zaprosiła mnie i moją partnerkę i pojechaliśmy pod koniec marca tego roku w Aradzie, gdzie było spotkanie, gdzie na taki zjazd rodziny przyjeżdża blisko 100 osób. Cała to jest jej rodzina właściwie, no bardzo ciekawi ludzie. No, no to takie środowisko inteligenckie. O, którzy już musieli, żebym opowiedział Jary całą naszą historię. No. Tam oni to się bardzo też przejęli tym, nawet on w radiu występował. Tylko on jest śmieszny, bo on napisał mi, że był w radiu, opowiadał naszą historię, ale nie wymieniał mojego nazwiska, bo nie wiedział, czy ja sobie życzę tego, czy nie. No, no jest to problem, tam jest, zetknąłem się z takimi historiami już na początku dużo o antysemityzmie, jak ja to odczuwam, jak to jest w Polsce. No, tutaj mieliśmy różne zdania z różnymi, ale oni są na to czuli, widzę, bardzo, bardziej niż my. No ja uczciwie mówiąc, to nie zetknąłem się z tym, no, ale jak nikt nie wiedział, kto ja jestem, a ja sam nie wiedziałem, kto ja jestem, no chociaż ślady antysemityzmu widać, no, znaczy, no, tylko teraz to sobie można różnie tłumaczyć. No, to zauważyłem. No, poznałem już paru fajnych ludzi. Strasznie mnie w Izraelu się podoba to, że to jest zbiorowość, bo to tak niby Żydzi, ale tak jeden z Rumunii, drugi z Bułgarii, trzeci poznałem na przykład faceta, który był jeszcze niedawno farmerem w południowej Afryce. Żona pochodzi z Londynu, tam ojciec był jakimś rabinem, ale on całą wielką miał tam farmę. No tam teraz, kiedy ci czarni doszli do władzy, to tam jest ciężko białym żyć. To już nie chodzi o to, czy ktoś Żyd, czy nie, ale w ogóle białym. Ja znam to, bo byłem w tym kraju. I byłem u niego tu w Izraelu, prowadzi piękny, to już starszy pan, 80 parę lat, mówi do mnie, chcesz gadać po angielsku albo po bursku, po hebrajsku mówię słabo, więc śmiesznie. No teraz tam prowadzi hodowlę palm takich, cały ten. Więc takich ludzi poznałem, pana, którego, no, który mógłby wiele ciekawych rzeczy opowiedzieć. Na razie dlatego ja dość oględnie, bo mam nadzieję, że mi powie jako dziennikarzowi. No, był, zakładał chyba Mossad od 1947 roku, w tym był i przez wiele lat po świecie jeździł. Też ma 80 parę lat. Pochodzi z Polski, jako sierota stąd nawiewał w 1946 roku. No, także, że no, mam przed sobą kolejnych, więc chcę jechać tam w listopadzie, już mam bilet, czelesy tam zabukowałem. I do brata chcę pojechać jeszcze trochę, znowu posiedzieć trochę, a po drugie, no, ja napisałem taką książkę o kawalerach Orderu Uśmiechu. Jak ją oddawałem do druku 2 lata temu, to kawalerami Orderu Uśmiechu zostało 3 Żydów, wychowanków Korczaka. Dzisiaj mają po 100 lat. I żyją jeszcze nieźle, są z Nezłym kontaktowi dość i chcę z nimi teraz no, zrobić rozmowę, żeby do jakby kolejnej, na wszelki wypadek jakby do kolejnego tomu, jakby to się udało wydać, to albo no, żeby zachować pamięć po takich ludziach, no, no, tak to wygląda.
I czy pan dzisiaj teraz celebruje żydowskie święta? Nie, ja w ogóle jestem człowiekiem dalekim od religii, więc umówmy się. Zresztą w Izraelu, jak to oglądałem, też byłem ciekaw, jak to wszystko będzie. Tradycje oczywiście nie znam, dopiero poznaję teraz, jak byłem w marcu, co mówię, to byłem pierwszy raz, widziałem, jak wygląda Pesach. Uczestniczyłem w takiej tej wieczerzy. Chodziłem specjalnie zobaczyć, jak przygotowują się ci religijni, ale tak naprawdę to, jak się zorientowałem w Polsce, nie znają tego Izraela, tylko myślą, że to pejsacy z czapach chodzą dużych po tych ulicach. Ale tak naprawdę większość społeczeństwa, jak zauważyłem, no to tak znowu tak religijne, to tam nie jest, raczej traktują to jako tradycję, którą ja też tak to, mimo że jestem chrzczony, nawet mogę pani powiedzieć, że posyłali mnie na religię do jezuitów, więc ja dość dobrze jestem teoretycznie przygotowany. Ale ja też w Polsce traktowałem to wszystko, te święta i traktuję jako raczej jako tradycję, a nie jako nie jestem po prostu, nie jestem wierzącym tak do końca, naprawdę jakiegoś Boga tam wierzę, no to tak samo może być Bóg żydowski, jak i inny dla mnie. No i na szczęście ta moja rodzina też nie jest zwariowana, jak widziałem, podoba mi się, tylko podoba mi się ta, mimo wszystko ta, jak byliśmy na tym to, że tak obok siebie potrafią ludzie bez bólu, no ja nie mówię o tych bardzo religijnych, to tam to wiadomo, zamknięci. Ale tak przeciętnie, myśmy byli w tą 100 osób tej rodziny i to tak też mieliśmy ten wieczór szabatowy, gdzie tam specjalnie nikt nie celebrował tych modlitw, ale obok była grupa innej rodziny żydowskiej, już religijni, gdzie były kobiety z zasłoniętymi głowami, mężczyźni w kipach, wśród nich rabin. W tej samej sali, tylko w innym, nikt nikomu na to nie zwracał uwagi. To mi się strasznie podobało. Podoba. Ale to może dlatego, że jest takie skupisko ludzi, którzy mają najróżniejszą przeszłość, no i najróżniej wychowanie różnie. Też przenieśli pewne tradycje na pewno. Pytałem mojego brata, on mówił, że choćby do szkoły, to tam miał właśnie Bułgara, Rumuna, zapraszali do domu, to w ogóle dziwił się, że coś takiego się je. No, to się dopiero, i to się wszystko wymieszało nawet, tak mi się wydaje. No. A tutaj w Polsce starał się pan, nie wiem, pójść do synagogi i zobaczyć, jak tu wygląda szabat? W synagodze oczywiście byłem, no. Tu w Polsce, w razie wielkiego wyboru nie ma. Natomiast nie starałem się, bo nie miałem z kim, nie znam takich ludzi, którzy świętują szabat i nie znam, nie wiem, a tak pójść do gminy, udawać, jak ja nie bardzo, nie wiem, no nie. Słyszałem zresztą różne na ten temat opinie ludzi związanych, może nie wiem, czy są Żydami, czy nie, ale z kulturą żydowską. Tak, no jedyne co próbuję to się nauczyć hebrajskiego. Chodziłem przez pół roku na Uniwersytet Warszawski wśród tych studentów, starszy pan tam mnie tam tego, no zobaczymy, co ciężko to idzie. A kto pana uczy? Uczyła tam taka młoda, chyba Marta Kasprzyk, prowadziła zajęcia w zeszłym roku, w tym roku, nie wiem kto, zresztą zobaczę, czy ja tam pójdę, czy już, czy tam spokój, znaczy na uniwersytecie, tylko się zapiszę gdzieś, gdzie indziej, na jakiś ten, to było straszne dla mnie, wie pani, dziennikarza, który potem między innymi wybrał dziennikarstwo, żeby rano nie wstawać do pracy, jak trzeba było na godzinę 8 zasuwać tam, to było mi ciężko. A jak się panu podoba hebrajski? Znaczy, wie pani, ja byłem korespondentem na Węgrzech. Byłem w pewnym momencie, musiałem się uczyć węgierskiego, którego praktycznie zapomniałem, ale i węgierskiego się można nauczyć, więc myślę, że hebrajski też jest. Oczywiście trudniej jest ze względu na nie tyle mówienie, bo to szybciej można się nauczyć, tylko oni uczą od razu pisowni. I to jest trudne. No to jest trudne, ten alfabet jednak, no trudno. I to jest słownictwo, chociaż mój brat mówi, że tam jest też wiele podobieństw różnych,
ale mówię do języków europejskich, ale nie wiem, na razie na to tak nie za bardzo, nie, chyba że do języków współczesnych. Tam znalazają się takie słowa właśnie, ta rutyna tym pracuje, bo przecież do tego języka wpuszczają teraz nowe słowa i to wyraźnie. No nie wiem, co z tego wyjdzie, no zobaczymy. W każdym razie słyszę od ludzi, którzy się uczą dawno i ciężko jakoś się nie mogą nauczyć. No. Ja tak zdolny tam pewnie też nie jestem, to już trochę latka lecą. Czy pan może nam powiedzieć, a czemu hebrajski i nie jidysz? Znaczy ja pani byłem, no to jakbym może tutaj wiedział w Polsce, jakbym się tutaj wychował wcześniej i wiedział o żydowskim, to pewno by mi może i namówiono na jidysz, byłoby mi łatwiej, bo znam niemiecki. Natomiast jak wylądowałem w Izraelu, tam nie spotkałem nikogo, że mówił jidysz, a mówię, ta moja szwagierka, ja ich namówiłem od razu, w zeszłym roku ich namówiłem, że przyjechali do Polski i ona w ogóle pierwszy raz w ogóle w życiu, a on od 50 roku, więc po 64 latach przyjechał do Polski. No. I pokazywałem ich Polskę, no oczywiście to mu się bardzo, no on to inaczej odbierał, on to wszystko tak jakby przypominał sobie i w smakach, i w widokach czasy dzieciństwa. No to wyjechał mając 11 lat, więc coś tam pamiętał, nawet sporo. To ona weszła do księgarni, tam patrzyła, że nagle mi dała w prezencie ten rozmówki, czy tam języka hebrajskiego. Zrozumiałem to jako no, taki mały przytyk, że mógłbym się wziąć za naukę hebrajskiego. No, no, stąd to się wzięło. No. Znaczy, zobaczymy. No. Nie jestem pewny, czy mi się to uda. Próbować trzeba, no kurczę. No. Słuchaj, znaczy ja to traktuję, wie pani, trochę na przekór mojemu ojcu. O tak mu powiedział, że jakby chciał, żebym to całkiem oderwać. A jidysz, no jidysz w Europie, tak jak pani wie, to już w ogóle jest praktycznie nie tylko w Ameryce tam trochę, nie wiem jak jest w Kanadzie, czy ktoś się, czy tam jeszcze są jakieś środowiska, co mówią jidysz. Nie wiem, dlaczego w Polsce się tak tego zatrzymają, mi się to nie podoba. Uważam, że poszedłem do teatru żydowskiego, zresztą zaprowadziłem tą z Australii, tą polską Żydówkę, jak ją zaprowadziłem, ledwo wytrzymałem. Żałowałem to, jak ją tam na to wziąłem, ale wydawało mi się, że to jest gest bardzo fajny. Później napisałem do mojego brata, mówię, słuchaj, Maria, chyba przez, jako że jest kulturalną osobą, mówiła, że jej się podobało, ale mi się nie podobało i nie wierzę tego. No i później się okazało, on z nią koresponduje, że też napisała to, co ja, to beznadziejne. To była sztuka Dybuk? Nie, Dybuk już nie pamiętam. Amoza coś. Ale to nawet nieważne kogo, tylko wie pani, jak aktorzy grają, którzy nie nauczą się na pamięć jidysz, bo go nie znają, to bez sensu jest. To niech tak samo mówią po hebrajsku. No. Udawać, że, no nie podobało mi się ten poziom niski, no, nie chcę tutaj nikogo urazić, ale nie podoba mi się ten. I to jest między innymi powód tego, że tutaj w Polsce trudno się tak do tych wrócić, do te środowisko znaleźć. To są jakieś, ja tak odebrałem to, że hebrajski to dla małp, no i dla niektórych tu jest. I pan mi powiedział przez telefon, że pan próbuje pisać teraz po niemiecku? Tak, namawiał mnie ten brat i siadłem, ciężko to idzie, bo ja w tym momencie, to nawet trudno powiedzieć pamiętnik, ja chciałem napisać książkę o naszej rodzinie, ale trudno jest, bo ja zaczynam szukać i zaczynam się bawić, nie we wspomnienia, tylko w historyka, który szuka dokumentacji. Będzie ciężko. No ale muszę napisać, bo uważam, że ja z innych względów, ja na przykład uważam, że historia mojej rodziny, mojego ojca jest historią filmową, nawet bym powiedział,
bowiem żołnierze armii, Żydzi w armii, w AK, to nie było ich tak dużo, a jeszcze cała prawie rodzina, to w ogóle takiej nie było. Nie wiem, czy są dużo Żydów, którzy mają virtuti militaria, więc najwyższe wojenne odznaczenie polskie. I mam takie odczucie, że to nie jest to takie strasznie mile widziane, ta historia. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy ja dobrze to odczuwam, czy nie, ale tak mi się wydaje, więc właśnie na przekór trzeba coś napisać. Nie wiem, co z tym będzie. No. Ja na przykład uważam, oglądając wszystkie filmy o Holokauście, szczególnie chociażby Agnieszki Holland, ale nie tylko, uważam, że już dosyć pokazywanie, znaczy, że trzeba ciągle pokazywać te zbrodnie. Teraz na przykład kupiłem książkę o Bełsu. Nie wiem, czy mieliście taką w ręku, taką książkę. W 1946 roku jeden facet z 600 tysięcy zamordowanych tam Żydów przeżył i napisał wspomnienia krótkie. To w tej fundacji Judaika w Krakowie znalazłem i tam kupiłem. To nic wielkiego w sensie pisarstwa, ale to jest tragiczne, to jest straszne to przeczytać, co tam się działo. W ogóle przeżyło 4 osoby ten obóz, ale poumierało w różnych innych sytuacjach. I on jedyny w 1946 roku napisał takie, czy złożył zeznaniem, tak powiedział. Ale mi się wydaje, że dzisiaj trzeba też pokazywać no inną stronę. Jeżeli są Żydzi, którzy walczyli, bo im dali szansę, bo to też trzeba powiedzieć, no, miał przyjaciela, ojciec, który mu dał mu papiery aryjskie, czy mojemu wujowi dał papiery aryjskie, co mojej mamie dał papiery aryjskie i wciągnął ich do armii. Oczywiście oni mieli te walory, że mówili dobrze po polsku, bez akcentu żydowskiego i znali perfekt niemiecki. To też jest. No ale takich pewno było więcej. No, takich z lekka zasymilowanych Żydów w Polsce, przecież w inteligencji było dużo przed wojną. Mamy tego przykład, no mamy tyle znanych ludzi, twórców, literatury i tak dalej. I żeby na kanwie tego zrobić film, pokazać coś takiego, to jest. I to jeszcze, wie pani, żeby już nie mówiono tylko o Żydach, to mam przykład, że ojciec miał w oddziale najlepszego przyjaciela, to był Niemiec, no, 100%. Zresztą napisał książkę, to też w latach 70. takie wspomnienie, ten Niemiec. Także, że można się było przyjaźnić. Ja nie wiem, czy ten Niemiec wiedział, że ojciec jest Żydem. Przypuszczam, że w tamtym czasie nie wiedział. Może się po wojnie domyślił. Bo najciekawsze jest to, że ojciec... mi wszyscy tłumaczą, jak to, znaczy mi brat też, ale inni mówią, co ty chcesz, że ta rodzina polska, bo już tam z nimi rozmawiam o wszystkim, już tam powiedziałem dosyć tego zakłamania. To mówią, że a, to on chciał dla ciebie dobrze zrobić, bo tak było po wojnie, różnie było, zmuszano do wyjazdu, już nie w 68 roku, przecież już w latach 40. Ja poznałem takich ludzi w Izraelu, taką panią, która mi mówiła, że wrócili ze Związku Radzieckiego do Łodzi i na ulicach i mówi, a co wy jeszcze żyjecie, co tu robicie? I wtedy się zdecydowali wyjechać z Polski. No to, czy to, to wie pani, to uważam, że trzeba coś tworzyć, inaczej to pokazać. No pokazać też prawdziwe, może to rzadkie były takie sytuacje, ale je też trzeba pokazać. A szczególnie mi się wydaje, że tego oczekują nie tylko w Polsce, ale też w Izraelu. Ta młodzież izraelska, która często gada, że co tutaj. Dla nich to jest niewyobrażalne, że tutaj dawali się prowadzić jak barany i mordować i tak dalej. Także że to jest ten, jakby to mnie jakby inspiruje, żeby coś napisać. Ja dalej namawiam nawet mojego brata, żeby napisał ze swojej strony, bowiem a mało, jemu byłoby łatwiej, bo ma wspomnienia swojego ojca, nie wiem, powiedziałem. Ten Emanuel Zinger w Izraelu, jak się znalazł, jeszcze napisał wspomnienia. Ja je czytałem wszystkie, dalej ja je wpisałem do komputera, bo już miał ona trudności z przeczytaniem takim odręcznym polskim. Ale jemu całe to, przepisałem to wszystko, on opisuje swoją historię
bardzo ciekawie opisuje, jak on poszedł w 1939 roku do wojska, tak jak zresztą wszyscy, czy były Żydem, czy Białorusinem, czy też do armii. No, mój jeden z braci ojca, Leopold, nigdy nie wrócił z wojny. I Emanuel był w artylerii, poszedł sierżantem i on był na wojnie. Później go tam długo się nie nawojował, tak jak w Polsce w końcu. I trafił do obozu jenieckiego. On to opisuje. Dla mnie to w ogóle nowość. Bo jak to Niemcy od razu segregowali żydowskich żołnierzy, tam białoruskich, litewskich. I co później z nimi robili, jak ich mordowali. On uciekł z tego. Pomógł mu Polak, tam dał mu jakieś papiery lewe, pierwsze, nie najmocniejsze, ale dał mu tak, że do Warszawy przyjechał. I to, no, on to wspomina później udział w wakatu w Warszawie, powstanie w getcie. Oczywiście te jego wspomnienia, jakby tak in extenso wydrukować, nie wszystkim by się tu podobały, no bo jak on pisze, że go tam zaczepiali, paliło się getto, a zaczepiali go ludzie i mówili, dobrze, to niech wreszcie mamy spokój z tymi Żydami, Niemcy tutaj nam pomogli, dodawiam. To opisuje takie różne spotkania. Opisuje, jak się w tej Hoszczówce przechowywali, ale tam obok tu aresztowali kogoś za żydowskie pochodzenie, bo go ktoś wydał. Także to jest też jakby do wykorzystania, moim zdaniem to jest taki autentyk, który warto, żeby to coś z tym zrobić. Zresztą byliśmy teraz, jak oni, bo teraz po raz drugi przyjechał do Polski, nawet chcę jakąś duszą, chcę zrobić w przyszłym roku rajsę, w której chcę uczestniczyć nawet Anglik, mieszkający obywatel Izraela, wykładający na uniwersytecie tamtejszym arabistykę, ożeniony z Żydówką, przyjaciółką tej mojej szwagierki. Chciałby też tu przyjechać. Więc ja im tam szykuję być może jakąś rajzę, ale myśmy pojechali do Łambinowic, a więc do największego obozu jenieckiego, jaki był w ogóle w Europie. O którym się w ogóle nie mówi, jest to podupadłe. Ale jest tam jakieś muzeum, nawet nieduże, ale nie najgorzej zorganizowane. Bo szukam papierów, bo jak mówię o Łambinowicach, tam podobno jest archiwum, jak się dowiedziałem, na miejscu jest w tym. Jest w Opolu, o innych obozach, gdzie o stalagach i o flagach, więc no, jak do tej książki pamiątkowej prosiła nas taka dziewczyna się wpisać, ja mówię, Ary, wpisz się po hebrajsku, to ona o co wywaliła. No, ale pisał się po hebrajsku i opowiedzieliśmy jej historię naszej rodziny, no to już nie chciała nas prawie stamtąd wypuścić. No. Jak się dowiedziałeś, że są pamiętniki, w które część obejmuje opis obozu, w którym był ojciec jego w Prusach Wschodnich, no to przyrzekłem jej, że tą część jej podarujemy. No. Nie mówiąc o tym, że mam jeszcze pamiątkę z ojca obozu z Oflagu, mam też obraz, taki obraz nieduży, to też jej powiedziałem, że dostanie w prezencie, nie wiem, no. To pan teraz poznał swoje żydowskie korzenie i jak pan się teraz identyfikuje? To jest trudne pytanie, ja nie umiem na nie odpowiedzieć. To musi jeszcze jakiś czas upłynąć, żebym to się ułożyło wszystko w głowie, w moich myślach. Inaczej to bym mówił nieprawdę, jakbym powiedział, że czuję się tak, czy czuję się siak. No. Wiem, że jestem Żydem, wiem, że mam rodzinę w Izraelu, dobrze się tam czuję. A z drugiej strony wiem, że się wychowałem w Polsce, nie doznałem tu żadnych krzywd. Tego zawodowo się tutaj wypełniłem, jako dziennikarz zrobiłem wszystko i właściwie jestem, całe życie robiłem to, co lubię, jeszcze mi za to płacili. Na pewno nie mam zamiaru ukrywać swojego żydostwa i zobaczę, jak to się wszystko we mnie rozwinie. I zrobiłem jedną chyba najlepszą rzecz, którą zrobiłem w życiu, to, że powiedziałem wnukom mojej siostry, kim są.
dając im szansę, której sam nie miałem. Do wyboru. No. Oni mogą sobie robić, co chcą. No. Powiedziałem, że papiery, które mogę im pomóc dać, to im pozwolą nawet mieszkać w Izraelu w ciągu 2 miesięcy. Dziękujemy.